właśnie w tych mistrzostwach też wróciłeś na, na to właściwe miejsce. No dzięki. Ale no, wiadomo, że to nie jest jakby główny cel, ale z drugiej strony, no, jeżeli jestem w dobrej dyspozycji, no to też nie będę starał się psuć specjalnie skoków, prawda? To taka wasza tajemnica ze Stefanem Horngacherem przygotowania tej dobrej dyspozycji na turnieju czterech skoczni, bo to się udawało rok w rok i teraz wygląda na to, że też fajnie to znaczy, wygląda. Też nie chcę teraz o tym rozmawiać ani zapeszać. Wydaje mi się, że najlepiej mówić o tym, co jest w tej chwili, a w tej chwili zakończyliśmy zawody, gdzie, a tak jak mówię, no skoki były super, sprawiały mi mnóstwo radości i no ja sam czułem się naprawdę dobrze. Czy pan traktuje turniej czterech skoczni tak bardziej wyjątkowo niż zwykłe zawody z cyklu Pucharu Świata? Nie, traktuję je tak samo jak każde inne zawody. Też się tego bardzo długo uczyłem i dzisiaj każdy kolejny konkurs jest taki sam, bo ja nie muszę robić nic innego jak to, co robię zawsze. Ulubiona i najmniej ulubiona skocznia z tych czterech? W dobrej dyspozycji każda jest ulubiona. W kiepskiej dyspozycji każda jest najmniej ulubiona. Kamil, dwa razy wygrywałeś turniej czterech skoczni, to jeszcze tak kręci taka impreza cały czas? Myślę, że tak. No zawsze turniejowi towarzyszą trochę inne emocje. Tam jest bardzo napompowane medialnie ta impreza, ale z drugiej strony, tak jak mówię, dla nas to jest nic innego jak kolejny Puchar Świata i tak uważam, do tego trzeba podejść. Często się pytamy Ciebie, co jeszcze chcesz w skokach osiągnąć, mówisz, jest tyle rzeczy do zrobienia jeszcze w tych skokach. No to na tym turnieju też znowu są kolejne rekordy, które gdzieś tam można próbować się bawić. Być może można, ja będę robił swoje. No jak skokami się bawisz i mówisz, że cieszą Cię, no to znaczy, że można się też dobrze zabawić. No to znaczy, że nie trzeba robić nic innego. Kamil, to zgrupowanie tutaj przed turniejem czterech skoczni Zakopane, to był dla Was ważny moment? To był moment rzeczywiście solidnej, ciężkiej pracy? Przepraszam, ekspertom przeszkadzam. Owszem, no to był może nie jakaś bardzo ciężka praca, tylko to było takie bardziej wytchnienie od tego całego rytmu Pucharu Świata, ale z drugiej strony możliwość też skakania tak skok za skokiem na spokoju, bez żadnej presji, bez kamer, bez kibiców, no i to też jest potrzebne. Znaczy ja z tego dużo wyniosłem. Ale też z drugiej strony też jestem dobrze przygotowany do całego sezonu, to co powtarzam już od kilku tygodni. Tylko potrzebowałem tak właśnie więcej skoków na dobrym poziomie, żeby też się w tym wszystkim upewnić. Dzięki.